Reset Obywatelski. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. To jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie. Program prawdziwy w czasach coraz bardziej na niby. Program realizuje Iza, za co bardzo dziękuję. A sponsorem jest Agnoda, to też jest sponsorem miesiąca i bardzo, bardzo jesteśmy mu wdzięczni za to. No cóż, przedmurze chrześcijaństwa wygląda tak, jak wygląda. Ci oczywiście, którzy uważają, że to jest przedmurze chrześcijaństwa rzymskokatolickiego, są chyba w błędzie, ponieważ tutaj jest chrześcijaństwo polskie, warszawsko-toruńskie, te toruńsko-warszawskie, co widać, słychać i czuć. Oczywiście poprzedni tydzień przyniósł nam bardzo dużo różnych rzeczy, nie wiem, musiałem dokonać dużej selekcji, żeby zmieścić to najbardziej istotne, a pewnie tak coś uda się pominąć, za co oczywiście przepraszam. Natomiast cała para miała być na laleczkę, czyli sobota była takim dniem targowym w polskiej polityce, ale zanim do tego dojdziemy, to sondaż. Sondaż dzisiaj na czacie, zresztą zaraz zobaczycie. Sondaż jest bardzo, bardzo krótka, a mianowicie co jest najbardziej niestrawne? Pierwsze ruskie pierogi, drugie ruski samogon, trzecie ruska słonina, i czwarte, ruska propaganda. Czyli, jeszcze raz powtórzę, co jest najbardziej niezdrowe? Ruskie pierogi, ruski samogon, ruska słonina czy ruska propaganda. Oczywiście dzisiaj też będzie oko na poezję, ale trochę później chłopaki z zespołu Leningrad wiedzą, co jest dobre, co jest złe. No, to się jeszcze później oczywiście okaże i będzie zacytowane. No ale właśnie skoro jesteśmy przy kto zamawiał ruskie, nikt nie zamawiał, same przyszły, no to widzieliśmy jak w pigułce, na czym polega tak zwana maskirowka, bo z ręką na sercu na stan na dziś prawdopodobnie nikt nic nie wie. Może Władimir coś wie, no i może też kolega Prigożyn, czyli dwa ohydne typy, mordercy, obrzydliwi po prostu ludzie. Natomiast zawsze jest tak, że wojna, polityka, to też wojna zresztą, dyplomacja może nie jest wojną, ale tam gdzie kończy się dyplomacja, zaczyna się wojna. No i trochę tak to wygląda. Otóż nie powiem, że wszyscy na świecie pasjonowali się tym przejazdem Prigożyna i jego chłopców, wagnerowców w stronę Moskwy, jakby było, nie wiem, transmisja z prądem Lorelai, tak, czy nie wiem, wydobywanie Titanika, co zresztą też ma swoje konsekwencje, bo pokazuje, nie przekonują mnie te teksty, że dla marzenia warto umrzeć, bo dla marzenia pewnie warto umrzeć i dla wolności, ale dla głupoty i kretynizmu myślę, że to szkoda czasu. I wciągać to jeszcze innych, którzy też oczywiście polegli, zgnieceni jak puszki Macierewicza przy badaniu w wraku, przy Titaniku. No nie wiem, no, Janusz Panasiewicz przecież śpiewał już dawno, zostawcie Titanika, no to zawsze się jakiś znajdzie, który musi to zrobić. Mało tego, jeżeli nie pozwalają na to warunki, no to obejdzie oczywiście na drut, sznurek i lasotaśmę. Kto nie wie, co to jest lasotaśmę, to odsyłam do słownika albo do starszych kolegów czy koleżanek i powiedzą wam, że lasotaśma to jest najbardziej słynna taśma, na której kinematografia polska w ogóle zaistniała. Natomiast wracając do dywagacji, to oczywiście nie wiem tego, nikt tego nie wie do końca, co to miało być. Patrząc na te zewnętrzne rzeczy, które wypłynęły, oczywiście, no to można podejrzewać rzeczy następujące. Że to była jakaś próba i testowanie układu kremlowskiego, Pamiętajcie, że w czasach, kiedy jeszcze był komitet centralny, bo teraz Putin zrobił z tego jednoosobową działalność gospodarczą i zabawkę, to ważne przemiany w Rosji polegały na tym, żeby nie zaczynać z dwoma siłami naraz. Czyli jeżeli na przykład ktoś chciał zmienić układ sił, to nie mógł walczyć z armią i z KGB, tylko na przykład z armią. Jeżeli ktoś chciał zmienić układ w armii, to nie mógł walczyć z KGB i z Komitetem Centralnym, tylko na przykład tylko z Komitetem Centralnym. Putin ma taką komfort, że już nie ma biura centralnego, on jest biurem centralnym, a reszta to jest banda tchórzy, którzy się tam jakoś próbują złapać w tym, ale też i nieudaczników. To jest taki bardzo mocno rozciągnięty program, dużo bardziej niż w Polsce, Nieudacznik Plus, gdzie dostał raporty, że wchodzi w Ukrainę jak w masło, ludzie czekają, kwiaty, wizyty w zakładach pracy i w ogóle coś takiego. Czyli można powiedzieć, że został zmanipulowany. Pytanie, czy w celu takim, żeby jednak ta wojna się odbyła, czy może w celu takim, że ktoś bardzo chciał, żeby mu się nie udało i wtedy będzie podmianka. Czyli maskirowka się udała do jakiegoś etapu, tym bardziej, że wszystkim szczęki opadły, że bandyta Prigożyn zawrócił i negocjując z szefem kołchozu Łukaszenka, przeniósł się prawdopodobnie na Białoruś, być może w niedługim tempie, w niedługim czasie przeniesie się na łono Abrahama, dlatego że mentalność przywódców rosyjskich między innymi, a teraz to głównie chodzi o Władimira Władimirowicza, jest po prostu mentalnością pierwotną, czyli jeżeli mnie nie zabiłeś, to jesteś frajerem, ja cię zabiję. Jeżeli jeszcze żyje Prigożyn, on tam podobno się objawił w nagraniu audio, że to nie miał być pucz, tylko tam jakieś majty z drutu. W związku z tym no, wszyscy jesteśmy robieni w konia, dlatego że jeżeli niejaki Putin chciałby zlikwidować Prigożyna jeszcze w trakcie, kiedy grupa Wagnera działała, mordowała, zabijała, paliła, to było spokojnie do wykonania, że zaczął jednego człowieka wysłać jako uzupełnienie grupy Wagnera i nie takie numery już Władimir robił. W związku z tym jest jakieś inne dno. To, że w ogóle tam jest dno, to jest inna sprawa, ale pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście jakaś próba sprawdzenia, jak zareaguje Putin. Jak wiemy, uciekł był w stronę zachodu i wyłączył transponder. To jest bardzo ciekawe, modne zjawisko wśród elit rosyjskich, czyli każdy prywatny samolot, który wylatuje, w momencie wylecenia wyłącza transponder, czyli miejsce, radar, który namierza, gdzie może być. Każdy się bawi jak umie i różne są oczywiście fazy zabawy. Tutaj jest wyłączanie transpondera. Ciekawe, dlaczego z tego raju tak wypierdzielają, skoro tam jest tak sympatycznie, fantastycznie i najlepsza demokracja na świecie, czy tam ustrój na świecie. No ale fakt jest faktem, że tak jak sprzedawanie bajki pod tytułem, że żołnierze grupy Wagnera będą rozdysponowani po jednostkach radzieckich, przepraszam, rosyjskich i że będą dalej walczyć tam o wolność naszą i waszą. Jedzie mi tu czołg. Po pierwsze, ci z grupy Wagnera, którzy w to uwierzyli, podejrzewają, że to prawie nikt i będą w jednostce, to jest ich ostatni przydział w życiu, bo wtedy łatwo ich rozgdusić jak po prostu pluskwy. Natomiast to, że szef kołchozu miał jakiś wpływ na to, to też jest głupota totalna, chociaż wizerunkowo Putin przegrywa na każdym polu. Chyba, żeby się wydarzyło coś tak spektakularnego w tej chwili, że Prigożyn zaatakuje Ukrainę od strony Białorusi, ponieważ kolega kołchoźnik nie daje rady, bądź jakąś prowokację na granicę litewską, łotewską czy polską. Prigożyn jest do tego zdolny, to jest degenerat, morderca, tak jak już mówiłem. No niestety tak to się odbyło. Niektórzy liczyli rzeczywiście, że ta wojna jest możliwa, byłaby to kolejna wojna ojczyźniana w tym całym łespadole, tylko pasuje chyba najmniej do tego Władimir Putin, bo on zdaje się, że mimo wszystko jest Rosjaninem, a największe straty Rosjan jednak jako przywódcy mieli ci, co byli innej opcji, innej nacji, przepraszam. Chociażby niejaki wujaszek Stalin, odrażająca postać, który był Gruzinem. Gruzinem. Czyli Gruzin wybił tysiące, setki tysięcy, miliony Rosjan i chciał zagłodzić Ukrainę. Ale to wszystko, ta cudowna Gruzja dawała takich synów tej ziemi, gdzie czarnoziem i to drugie wpływa na jakość wina i winogron. I Polacy niektórzy ukochali Gruzję, a niestety jeden z większych zbrodniarzy XX wieku na pewno był Gruzinem. I teraz jest pytanie takie, czy pojawił się ktoś, kto może tych Rosjan jeszcze potłuc trochę? Czy to jest próba właśnie takiego rozeznania, co powiedzą ludzie, kiedy Putin na przykład odpuści, załóżmy coś tam. Ale ponieważ to są dywagacje na przyszłość, a przewidywanie przyszłości, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o przyszłość, przewidywanie w ogóle rzeczy, jeśli chodzi o przyszłość, to jest najbardziej trudne. W związku z tym ja sobie to odpuszczę. Mogę tylko powiedzieć, że w związku z tym, że Prigożyn zakłócił konwencję, to też dał nam szansę sprawdzenia, jak reagują nasi politycy rządzący i powiedzmy aspirujący do rządzenia w sytuacjach takich krytycznych. No i niestety, mówię to przerażony, jestem obywatelem tego kraju, jestem Polakiem i po pierwsze, pierwsza rzecz dziwna, która mnie już w rano zdziwiła, to była rozmowa takiego pana, który tam gra dziennikarza, odpytywał ludzi i między innymi miał wywiad z wicepremierem Wesołym Kaczyńskim w gabinecie tegoż wicepremiera na takich krzesłach, tych fotelach z lekko przyciemnym światłem. No, wywiad. Ale już po 20 minutach wywiadu było wiadomo, że wywiad jest jakimś dziwnym elementem. Albo jest ustawką, znaczy ustawką to na pewno był, ale w sensie ustawką taką, że do redakcji ktoś przyjechał, ustawił mikrofony i coś tam jeszcze, bądź gość przyszedł do studia i w studiu też coś tam się dzieje. A to się okazało, że to było nagrywane, myślę, że na 100% w przeddzień wieczorem, żeby pan prezes się mógł wyspać. W związku z tym ten komfort, który uzyskał i władzę już nad mediami, że on się będzie wypowiadał, kiedy będzie chciał, ale takie rozmowy są potrzebne, właśnie to nagrywanie daje ten duży minus, że jeżeli jest temat nagrania, czy ten program jest już zaawansowanym w ciągu dnia programem, to mogło się coś wydarzyć w nocy, na przykład nad ranem, a panowie jak gdyby nigdy nic, toczyli rozmowę o bardzo nic nieznaczącym temacie, czyli o niczym, nawet nie o, dupie Maryni. I im dłużej trwał ten wywiad, tym bardziej można było się przerazić, co robi w tym czasie, kiedy wojna eskaluje i może być wojna domowa, może być wojna taka, może być śmaka, może być kierunek na Polskę, czy na Litwę, Łotwę, czy Estonię. To pan prezes Kaczyński był łaskaw w tym wywiadzie z tym panem mikrofonem, roztaczać swoją wizję Europy. Dodał wizję, która jest naprawdę już halucynacją. Sprzedawał oczywiście wszystkie brednie po kolei, jakie mu tam przytaszczono na pięterko, czyli właśnie to, że Polacy się domagają, że suwerenni, będziemy suwerenni, w końcu zdobędziemy suwerenność. Spodziewam się powstania śląskiego, skoro pan prezes tak to widzi, że trzeba odzyskać niepodległość, jeżeli idziemy, będziemy szli, a może nawet dojdziemy, jeżeli już nie doszliśmy, może już niektórzy doszli. W związku z tym sprytnym wybiegiem przerzucam się na konwencję. I okazało się, że po pierwsze lider partii rządzącej udziela wywiadu na śpiąco i nie ma pojęcia, co się dzieje. Zresztą później na wiecu, czy tuż po wiecu, Bogatynik też dał do rozumienia, że niewiele rozumie z tego, co tam się dzieje. I liczy na oczywiście kolegów bardziej oblatanych w tym wszystkim. W związku z tym zobaczmy na drugiego lidera. Drugim liderem, tym razem liderem opozycji największej partii opozycyjnej jest Donald Tusk, który był łaskaw na wiecu, który był wcześniej niż wiec pana Kaczyńskiego, skomentować jednak to, co się dzieje za wschodnią granicą, a nawet sugerować, że jeżeli by się tak zdarzyło, że ten konflikt będzie eskalował, no to pomoże nam się dogadać tam z kimś jeszcze i tak dalej. Ale okej. Oczywiście Tygrysek z Kłapouchym mieli agendę przygotowaną i nic nie mogło ich od tej agendy odwieść, w związku z tym nic ich nie odwiodło. Szymon Kłapouchy po prostu sprzedawał, jaki to jest fantastyczny i cudowny i że nikt mu nic złego nie zrobi, bo jego osobiście lubią, a sprawdzał to na przykładzie góralskiej jakiejś, nie wiem jak to się nazywa, pałki, ponieważ nikt go nie zaatakował, nikt go nie posponował. Szymon wywiódł taką ideę z tego, że najprawdopodobniej go lubią. Pamiętają go jeszcze z tych wszystkich Weekend Dance'ów, czy tam maluj z malarzem, czy biegaj z drukarzem, no tego typu były konkursy i rzeczywiście Szymon celebryta tam się znalazł. Dzięki swojemu koledze wyższemu Prokopowi pokonał lęk, pokonał strach, no i doszedł do wniosku, że rachciach wejdzie w politykę, to łatwy biznes, nie wymagający w zasadzie niczego, a w zasadzie no, jak jesteś kompetentny w jakiejś sprawie, to ci przeszkadza zostać posłem, bo senatorem, bądź ministrem, bo teraz jest wielka pochwała niekompetencji. Im bardziej jesteś niedouczonym nieukiem, to masz lepsze kompetencje, żeby zasiadać w rządzie czy w ławach sejmowych. No i Szymon uwierzył i tu muszę wtrącić taką rzecz, która działa się dawno temu, ale dzisiaj usłyszałem to w radio, jadąc po pracy, a mianowicie wiceprezes PSL-u, nie chcąc atakować nikogo, tym bardziej Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, powiedział, że przecież nic nie powiedzieliśmy, jak Platforma dogadała się z PiS-em na zmianę kandydata na prezydenta z pani Błońskiej na pana Trzaskowskiego. No i takie podszczurki tam zostały wypuszczone, że oni też coś robią takiego i tak dalej. To ja się pytam, bo wczoraj się łączyłem i dzisiaj miała być odpowiedź na to. Do tej pory odpowiedzi nie otrzymałem, a mianowicie czy atakowanie głównego szefa głównej partii opozycyjnej to jest jakaś metoda na pozyskanie głosów, czy na to, żeby on stracił te głosy, czy nie wiem, na co jeszcze, bo fakt jest faktem, że to, co na trzeciej drodze teraz stoi, no to nie stoi równo, nie stoi prosto, ma po prostu przekrzywiany ten pion. No i takie rzeczy się zdarzają, że pan właśnie wiceprezes PiS-u zagadnął, no gdzie się podział ten Tusk, się wystraszył, a my mu nie wypominaliśmy, że zamienili kandydata na wyborach prezydenckich. No to może panie prezesie, ja panu przypomnę, że notowania Tygryska w wyborach prezydenckich to był śmiech na sali i notowania Szymona też to był śmiech na sali. Jak była prośba o pomoc, żeby po zmianie lidera do wyboru stanął Rafał Trzaskowski, żeby PSL go poparło oraz Hołownia 2030, no to nikt nie poparł. Tak? W związku z tym zastanówcie się, co robicie, bo PSL może rzeczywiście z honorem na dnie lec. Ale nie o to chodzi, żebym to agitował politycznie, bo rzeczywiście to się robi polityczne. Powiem tylko, że wysyp sondaży, który teraz się pojawił, powoduje, że z automatu przestałem to czytać. Sondaż można zrobić na różne sposoby, wiemy to. I patrząc na tendencję, która się rozwija, no to oczywiście można śmiało powiedzieć, że Koalicja Obywatelskiej rośnie, PiS-owi nie spada za dużo, ale już mu nie rośnie. No plus jeszcze oczywiście samo zaoranie tam następuje w przypadku Hołowni 2050 oraz PSL-u. Patrzymy na tendencję oczywiście. Oni zaczynali, Hołownia sam miał 20%, zdaje się, jak zaczynał 21%, a w tej chwili nie są w stanie się przeciągać przez próg wyborczy. No bo tak to wygląda. I oczywiście można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o tę sobotę, to nie wyszło. Nie wyszło, to paru osobom nie wyszło. Nie wyszło PiS-owi, nie wyszło koalicji. Jak nie wyszło? No mnóstwo ludzi było na placu. Dalej idąc maruderzy mówią, no nie wyszło Konfederacji, znaczy inaczej Konfederacji wyszło, nie wyszło Lewicy. Otóż, moi drodzy, szanowni słuchaczki i słuchacze, sondaże to jest pewien kłopot, dlatego że od jakiegoś czasu bardzo dużo ludzi podaje inne informacje niż by podawała, czyli trochę fałszują sondaż, ale chyba nie pod tym kątem, żeby jakoś się przypisać do kogoś, tylko no, patrzą na tą łomotaninę, która się odbywa a propos jednej listy, dwóch list, pięciu list, etc. I nawet dzisiaj taki wynik pokazywał też ktoś, że już jedna lista też nie daje wygranej opozycji. W związku z tym jest kilka możliwości, co się, jak się wytoczy to dalej. Na zdrowy rozum Koalicja Obywatelska, w zasadzie Donald Tusk i jego koledzy, powinni natychmiast zrewidować swoją kampanię, przemyśleć jeszcze raz no, występ w telewizji i sprawdzić, co tutaj nie działa, bo coś nie działa. I teraz na pytanie na przykład dziennikarki, strasznie się zirytował poseł PSL-u, ponieważ cały czas opowiada o tym, jak oni się świetnie dobrali, jak mają świetny program i są trzecią drogą w tym wszystkim i absolutnie inne dęby są nieważne. Ja niestety mam taką naturę, że sprawdzam, no i po prostu ręce opadają. Ręce opadają. To wszystko jest tak pokręcone, że sondaż może wykazać dowolną rzecz, jeżeli tylko chcesz. Natomiast ja zawsze mam takie pytanie, co się stało z tymi 18%, niektórzy mówią sympatycy, że 21%, kiedy nie było żadnego ataku ani na Tygryska, ani na Hołownię, nie było żadnej zmiany w Polsce, która miała takie trzęsienie ziemi, a okazało się, że w przypadku trzeciej drogi, bo tak się to nazywa 3D, już widziałem różne memy, właśnie takie dziwne, i mają teraz 7 na przykład, są na progu. No cóż, diagnoza jest dosyć prosta, politykiem trzeba zostać, trzeba władzę zdobyć. Szanowne dzieci polityczne, wszystkie, które mnie teraz słuchacie, pomyślcie sobie, że nie można pojechać na wakacje, ponieważ wróg Wogrów się uśmiecham się, bo jest wynik sądy pierwsze notowanie jest, że ruskie pierogi nikomu nie są niezdrowe. Jak się przejemy, poza tym ruskich już nie ma, chyba są teraz ukraińskie pierogi. Ruski samogon, no 8%, ruska słonina 6%, no i ruska propaganda najbardziej szkodliwa 87%. Jak na razie, no taki jest wynik sądy, bardzo dziękuję. Tak to wygląda. Okej, teraz jeżeli chodzi o, żeby się dokończyć sytuację konwencji, to no miało być jakieś wielkie show w tym Grodzisku, no i niestety się Hołowni i Kośniakowi to nie udało zrobić, Natomiast podobno, nie widziałem, zrobiła świetną konwencję Konfederacja. No to jest tak, co, no właśnie, dziwne to jest, no ale jest. No i teraz odtworzyłem to dzisiaj. Powiem szczerze, że ręce mi opadły, ponieważ paru moich znajomych, dalszych, już wczoraj piało z zachwytu, jaka to amerykańska konwencja została zrobiona. I dzisiaj też słyszałem różne rzeczy, obejrzałem sobie to i mam pytanie takie. Quo vadis Polsko? Jeżeli to ma nas pochwycić, no to w ogóle fantastycznie. Natomiast pytanie jest takie, co jest pod skórą tam dalej, tak? Bo Konfederacja wychodzi, znaczy tam pan Mentzen i mówi, że niczego nie obiecuje rozdać, rozumiem go, ale też obiecuje niczego nie rozdawać. No i tu zaczyna się konflikt interesu. Najprawdopodobniej to też wypłynie za jakiś czas, że to, co mówimy w telewizji jednej, drugiej czy piątej, okazuje się, że no gdzieś coś zostaje. Jakiekolwiek ziarnko zostało zasłane, no to jest w czystej postaci krew, która zasila to całe pole. I może się okazać, że jak Konfederacja wyrośnie, to będzie już za późno na to, żeby się zastanawiać, że może oni rzeczywiście, poza tym, że no może czasami nawet dobrze powiedzą, chociaż jak przychodzi do czego, to przegrywają prosty pojedynek na słowa i to jeszcze z kim? Z Ryszardem Petru. No to rzeczywiście albo Ryszard jest po tym recyklingu i ma odnowione różne zwoje, a to byliśmy tam na poglądzie, albo niestety Ryszard jest nawet tak w cienkiej formie, jest lepszy od Sławomira Mentzena, który jest podobno w formie fantastycznej. To rodzi dużo nieporozumień. Ja mówiłem o tej kampanii Kidawy-Błońskiej. Jest ostatni wynik sprzed zmiany lidera, czyli po konwencji Platformy Obywatelskiej 2 lata temu, zdaje się 2,5 za chwilę. Schowano wszystkie sondaże, powiedziano: OK, no a przegrywa, musimy kogoś ratować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pojawił się Rafał Trzaskowski, któremu PiS, znaczy w sumie dzięki tak, krzyżenie sprzątanie. No i zgubiłem wątek, patrzcie. No. Coś miałem i mi uciekło. Zaraz sobie przypomnę. W każdym razie, jeżeli ktoś chce pozycjonować przeciwko partiom demokratycznym, to znaczy, że trochę nie ma po kolei w głowie, bo wszystkie te dywagacje, które się odbywają, w przypadku zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy, jakkolwiek byłaby ona niezjednoczona, z okiem na Konfederację, może się okazać, że po pierwsze, jeżeli Konfederaci będą tego chcieli, to jest większość konstytucyjna wtedy i wyobraźcie sobie, co się może wtedy dziać, no ale też wyobraźcie sobie taką sytuację, że ministrem na przykład obrony narodowej zostaje z powrotem pan Macierewicz, a ministrem kultury pan Braun albo ministrem spraw zagranicznych. No, zaczyna wyglądać to dosyć przerażająco i raczej tutaj, tak jak Wojski, chwyciłbym za róg cenkowane kręty i zadłbym okrutnie w ten róg, ponieważ Mentzen się zbliża z kolegami i pod taką gładką gadką i kolorowymi papierkami unosi się lekki swąd. I w polityce tak to wygląda. Dzisiaj na przykład na szczęście w Grecji wygrała Nowa Demokracja, odsuwając daleko populistów. Nam to po prostu się w głowie nie mieści. Ważne jest, żeby było na grillu i żeby było w Lidlu. No to może, ja tutaj przesadzam, chociaż obawiam się, że nie przesadzam. Jeżeli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, już było jakieś coś takiego mówione, no to może być kłopot. Na kłopoty oczywiście może być Bednarski, albo Bednarska, albo ktoś tam jeszcze. Natomiast ponieważ para wyszła z PiS-u i tam nie widać nic, żeby to parowało jakoś lepiej, tylko pozbył się kłopotu Jarosław Kaczyński. W związku z tym, jeżeli by ktoś chciał to przeanalizować, to odsyłam do skrótów z konwencji wyborczej, nie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, które było przaśne, proste, nieskomplikowane i nic nie wnoszące, ale wystąpień sojuszników, chociażby pana Zero, który zapowiedział pewną rzecz, która kwalifikuje się pod paragraf. Ale dobrze, teraz przetuptamy kawałeczek, sonda widzieliście jak wygląda, a po krótkiej przerwie muzycznej, gdzie moglibyście się tam właśnie poprzytulać i potańczyć, to będzie Oko na Poezję i zajmiemy się rynkiem krajowym. Program realizuje Iza. No i zaraz posłuchacie, jak go pięknie realizuje, a my spotkamy się za chwilę. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego otaczającego świata kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Szczególnie mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na wykluczenie informacyjne. Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję, słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi. Nie pozwól na to. Wesprzyj działania Fundacji Arbitra. Andrzej Grabowski, obywatel Rzeczypospolitej. Dzięki Twojemu wsparciu zostanie wydana broszura dokumentująca największe afery ostatnich lat. Będzie bezpłatnie dostępna tam, gdzie nie docierają duże media, inne niż rządowe. Wydrukujemy jej 100 000, 500 000, może 1 000 000. Dokładnie tyle, na ile wystarczy środków ze zbiórki. No i witam serdecznie i pamiętajcie, że to jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie, czyli program prawdziwy w czasach na niby. Niestety, bądź stety, to zależy jak na to spojrzeć. po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, tego niewłaściwego oczywiście, bo może po stronie muru właściwego. Sondaż jest cały czas na czacie. Co jest najbardziej niestrawne, czy co jest bardziej niestrawne, niezdrowe oczywiście. Ruskie pierogi zyskały 2%, ruski samogon 6%, czyli upadek, ruska słonina 6%, ale ruska propaganda trzyma się mocno, czyli 86% jest najbardziej niestrawna i niezdrowa. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Już jest 176 głosów. Fakt jest faktem, że ruski samogon oczywiście to zależy, ale wydaje się, że ten rozkład tutaj tych rzeczy dokładnie jest taki sam jak w sondażach, bo wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że wbrew sondażom, które przedstawiono Jarosławowi Kaczyńskiemu, zapadła decyzja, że idzie razem z Ziobrą. Czyli wystraszył się staruszek portier, staruszek prezes, wystraszył się, że Ziobro może mu jednak rozdrobnić to i dyktować warunki z pozycji mocnej, tak jak Konfederacja. No i podjął decyzję. Tylko, że czy ktoś się dziwi? Bo ja się nie dziwię. Jarosław Kaczyński raczej jest tchórzem politycznym. On jest chuliganem oczywiście też, jak ma silną rękę ze sobą i kolegów z podwórka, tylko on nie miał kolegów z podwórka niestety. W związku z tym, jak ma aparat państwa za sobą, no to jest wirażka, a tak naprawdę jest po prostu tchórzem. No ale cóż, tak wybieramy jak mamy, nie tak mamy jak wybieramy. Fragment, ja pozwolę, że w tłumaczeniu, bo tak wyszło, to jest zespół Leningrad, dla tych, którzy nie pamiętają. Leningrad to dzisiejszy Petersburg, no ale tak go ładnie gdzieś ktoś ochrzcił, był jak Stalin, chyba, nie jestem w tym biegły. No i tłumaczenie jest takie: kiedy przyjechałem, nie pamiętam, pewnie byłem pijany, mój adres, ani numer domu, ani ulica, mój adres dzisiaj jest taki: www.leningrad.spb.ru. No i jeszcze druga zwrotka, bo to jest taki wiersz czy piosenka, która bardzo pasuje do Prigożyna. Kiedy zatrzymuje mnie krawężnik, że niby nie mam zameldowania, to ja odpowiadam spokojnie: dzisiaj moim adresem jest adres www.leningrad.spb.ru. No i takie na końcu rosyjskie bardzo też w tym ostatnim zwrotku: kiedy piję, to jestem pijany, wtedy łapie stopa, dawaj kierowniku, pojedziemy do domu, drogą już pokażę i tak dalej. Niestety Prigożyn okazał się większym graczem bądź większym frajerem. Pytanie tylko, czy żyje, czy zobaczymy w jakimś momencie egzekucję albo skutki egzekucji. Rosja ma długą tradycję wyrzynania swoich wrogów, a w zasadzie ci, którzy rządzą na Kremlu w danym momencie. No, to jest ciekawe, że bardzo wielu tych właśnie dyktatorków, jak przychodzi do czego, to jednak nogi pod siebie, samolot w niewiadomym kierunku, czyli i duży, i mały dyktatorek też po prostu są tchórzami, boją się. A teraz rzeczy wesołe, a przynajmniej weselsze, bo trwała w Polsce i trwa jeszcze podobno Sasinada, nie Sasinada, tylko Olimpiada Europejska. No w sumie w skrócie Sasinada niech będzie. I kolega minister Sasin bardzo przeżywał tą sytuację i wyszedł na mównicę, żeby no, podlansować się. Okazało się, że kibice, bo jacyś kibice się pojawili nagle na otwarciu, wygwizdali pana Sasina dokumentnie do imentu, tak na stałe, że zamierza złożyć skargę do nie wiem kogo, za takie potraktowanie go przez kibiców. Mógł złożyć skargę do TSUE, ale wiadomo, pan Sasin ma takie predyspozycje, jakie ma. No, z drugiej strony można było go wysłać do Rosji albo na Ukrainę, że podotykał parę spraw i może się okazać, że rzeczywiście będzie tam pustynia z innego powodu. No tak chłopak po prostu funkcjonuje, że czego się nie dotknie, obraca w niwecz. Dobrze, takie rzeczy się dzieją. No ale Sasinada trwa, tam jest tak skomplikowany system, o co chodzi, że nikt nie wie, o co chodzi. W związku z tym ja bym się nad tym specjalnie nie zastanawiał. Tu jeszcze dostałem SMS-a takiego, że o Bogatyni, ale o Bogatyni to już nie ma co gadać, dlatego że wystąpił tam Ziobro, który powiedział, że ustawy już taką szykują, że Tusk nie wyjdzie z więzienia, nawet nie wchodząc do niego. No i oczywiście tam różne kilka takich kwiatuszków. No, pan Zero Zbigniew nie jest mówcą, to trzeba przyznać mu uczciwie, mógł sobie darować te wszystkie występy. Dalej, jeżeli chodzi o zawody sportowe w Polsce, to one trwają non-stop. Na przykład wczoraj kolumna rządowa znowu osiągnęła fantastyczny wynik. 2 rannych policjantów, 1 ciężko. Życzę zdrowia raczej, tak, a nie, bo musieli się przejechać na bombach, czyli na tych wszystkich sygnałach świetlnych, owej kolumnie, która jest pokazywana w internecie, jakby jechała ciutkę za szybko. No to nie widzę samego wypadku, ale może jeszcze ktoś ma nagrane. No, kolumna z premierem i wicepremierem już nie, i z ministrem obrony wracała z rekonesansu z płotu na Białorusi. No i oczywiście nie mogli ściąć helikopter, żeby pojechać do Warszawy, albo też nie mogli jechać normalnie, tylko musieli jechać na tych bombach. No i było wielkie boom i pani, nie wiem, czy żyje, czy nie żyje, ale 2 policjantów, no w stanie ciężkim, jeden jest w szpitalu. W związku z tym ja bym się zastanowił, co jest nie tak z tym SOP-em, co jest nie tak z tą władzą, że biją rekordy naprawdę ignoranctwa, złej woli. No to, co zrobiono z tym Sebastianem, już nie pamiętam teraz, Seicento, tak? To jest skandal. To była kolumna pani premier Szydło. I to, że doszło w ogóle do zdarzenia, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak pan Mateusz Morawiecki i pan Błaszczak się nie zatrzymali, czy kolumna się nie zatrzymała, żeby sprawdzić, co się stało z poszkodowanymi, to znaczy, że rzeczywiście wszystkie hamulce już poszły dawno do warsztatu samochodowego i nic się z tym nie da zrobić, jeżdżą bez hamulców. Jakie by tutaj fikołki nie wykonywał pan Buchanek, znany potocznie bardziej jako premier. Ciekawe, czy mów mi premier, tak w zasadzie mów mi premier, czy może trochę jakoś lepiej. No i okazuje się, że najbardziej zabawne i nieśmieszne to jest to, że płyta z nagraniem momentu, kiedy uderzali w to biedne Seicento i tego pana Sebastiana, po prostu no naprawdę, słuchajcie, władza, która jest odrychana od rzeczywistości już totalnie, to już nie ma o żadnym myśleniu. Wychodzi skruszony Żalek i tam widać wielki żal u tego Żalka, że on po prostu ma żal, że oni go tak zostawili, że zostawił go pan Bielan, jego najbliższy przyjaciel, jego mentor. I pan Żalek z tymi wielkimi oczami takiej przestraszonej sarenki czy koziołka, którego zagoniono właśnie gdzieś w kozi róg na bagnach, mówi, że to mafia jest, że oni są tak zorganizowani, że to jest mafia, że to jest państwo w państwie. No i w tym tak zwanej złości powtórzył takie rzeczy. No my oczywiście to wiemy, bo odkąd PiS nastał, nam szczęśliwie, nieszczęśliwie panujący no, Gliński, Piotr Gliński, mówił, że oni przyszli zrobić rewolucję. I rewolucja właśnie się dokonała. Są równoległe urzędy, równoległa telewizja, no wszystko jest równoległe. Tak, zostało zbudowane państwo równoległe. Natomiast fakt jest faktem, że nie do końca wszystko się udaje, ponieważ Jarosław Kaczyński zapomniał, że nie ma XIX wieku i że pewne znaki na niebie i ziemi w tym przypadku no, będą odsunięte w czasie. żeby się tak uspokoiło to wszystko, oni na to liczą, że to się jakoś rozmyje. A pan Żalek opowiada o sytuacji takiej, że nie byłbym zdziwiony, czego mu nie daj Boże nie życzę, żeby było jasne, i myślę, że każdy tak musi odpuścić, żeby on się teraz należąco gdzieś nie powiesił przy kaloryferze w własnym domu, bo to może być kłopot. Dla kolei Bielana to jest żaden kłopot, ponieważ pojechał na konwencję PiS i wchodzi do sztabu. Nie został szefem sztabu, ale wchodzi do sztabu. W związku z tym rzeczywiście można się zastanowić, jak daleko musi być jeszcze zepsucie posunięte, żeby z tego coś wynikało. Może niedaleko, może blisko. Natomiast my jesteśmy tak uodpornieni na to wszystko, że ludzie zaczynają się bełtać różne rzeczy i mówią, no dobrze, niech Tusk zapłaci nam za drogi, a niech Tusk nam coś tam zrobi, a niech Tusk... Ludzie, 8 lat rządzi koalicja niestrawna, niespójna, ale jednak rządzi, to znaczy wygrali wybory mniej lub bardziej uczciwie. I my teraz, czy ktoś ma teraz pretensję, że 10 lat temu ktoś coś, czego nie zrobił, no to stuknijcie się w łeb. No, na tym polega cała ta zabawa, że jak rządzisz, no to bierz odpowiedzialność. A sprzedawanie kitów w woreczkach jest chyba gorsze niż cytrynada w woreczkach. W związku z tym radziłbym się zastanowić. I teraz tak, ponieważ... miało być wesoło, nie? Ponieważ Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia zgłaszają pretensje bardzo mocne, między innymi do mnie, że przesadzam, że trzeba się jednoczyć i tak dalej, no to ja mam taką propozycję, nie będąc w żadnej partii, żebyście powiedzieli na przykład to, co uważacie, że powinien robić Tusk, no bo to jest lider największej partii w Polsce, wiemy, że bez niego by tego nie było. Ma zacząć prowadzić kampanię na 50%, na 20%, na 30%. Jak sobie to, Szymon, wyobrażasz, panie Władysławie, że co? Że wam oddadzą trochę, żebyście byli. Władzę się zdobywa, władzy się nie dostaje. Jak się dostaje władzę, to znaczy nie jest to żadna władza. Po prostu trzeba władzę zdobyć. No i pytanie jest takie, jak sobie do Łodzi, Warszawy, do tam jakichś innych rzeczy poradzicie. Natomiast objazd w małych miasteczkach jest bardzo dobry, tylko proszę, byście powiedzieli, bo ja nie widzę wyjścia już. Ja patrzę na to z boku zupełnie i zastanawiam się, do kogo jest skierowany przekaz, który wygłasza w konsekwencji bardziej Hołownia niż Kosiniak. No i oczywiście nie spodziewam się odpowiedzi, bo takiej odpowiedzi nie ma. Musisz walczyć, Szymonie Władysławie, Kosiniaku, Kamyszu, Hołowniu. No, nie macie wyjścia, jesteście pod progiem tej sytuacji. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Konfederację, zadziwia mnie ten zachwyt dziennikarzy. I jeszcze są tak zwane rzeczy, które wkurzają mnie najbardziej, bo możemy sobie zażartować też za Maćkiem Maleńczukiem, że wszyscy siedzimy na świecie czy w Europie i czekamy na śmierć dyktatora. Tylko każdy podkłada innego dyktatora czy dyktatorka pod swoją smycz, no i nie wiadomo, co będzie. No bo to jest coś takiego. Ale druga sprawa jest taka, że ruszyli się symetryści. I to jest największa zakała naszego kraju, bo symetryści są po prostu podstępni zdradzieccy i do tego jeszcze źle im z oczu patrzy. Otóż Grzegorz Stroczyński wykonał gigantyczną benedyktyńską pracę tylko po to, żeby złączyć nierozłączalne i rozłączyć, rozłączyć nierozłączalne i złączyć niepołączalne. Pod otoczką oczywiście dla dobra opozycji i tak dalej. No, jeżeli się wypuszcza w tej chwili Stroczyńskiego jak autorytet, a wiemy, że jest nieobiektywny na maks, no to znaczy, że z nami jest naprawdę coś nie tak. Wciskanie sobie popularne kitu w takiej sytuacji jest pozbawione absolutnie sensu. No i tak to właśnie wygląda. Jestem ciekawy wyniku sądy, ale już wiemy, że na pewno propaganda wygrała. No, najgorsze jest to, że na nas to też działało, czy działa. Dziękuję za ten procent dla samogonu. Naprawdę to jest bardzo pocieszająca sytuacja, że jeszcze gdzieś tam się żagiel bieli, jak jego czarny kombinezon, jak śpiewał Andrus. Słuchajcie, no co, no ruska propaganda, no homo sovietikus jest wiecznie żywy, to jest odwracanie kota ogonem 17 razy i opowiadanie jakichś dyrdymałów i dyrdymał. Musicie używać głowy, musicie sprawdzać. Nie może być sytuacji, że mój sondaż jest lepszy niż twój, bo sondaże nie służą po to, żeby się pocieszać, tylko żeby realnie spojrzeć na możliwości. No i nie oszukujmy się, skoro Jarosław Kaczyński wziął na pokład Ziobrę, to znaczy, że wszystkie ręce na pokład. Pytanie, jak ma odpowiedzieć Koalicja Obywatelska, czy w ogóle Zjednoczona? Zjednoczona? Lewica i zjednoczona w ogóle opozycja, ponieważ nie będzie żadnych opcji. Zostanie to wykonane w taki sposób, jak się wykonuje wyroki na narodach i po prostu zaczniemy cienko przęc, piać, cienko piać. Ale pesymista, Boże Święty. No nie wiem, coś by rozśmieszającego jakiegoś takiego padło, ale no, trudno, nie widziałem takiego. Są wakacje. O, ci, co mają do szkoły chodzą, to nie muszą chodzić. Rodzice nie muszą odwozić, ale muszą trzymać Bachora w domu i się nad nim zajmować. Właśnie i tak źle, i tak niedobrze. Natomiast przyglądajmy się temu, co się dzieje, jak się toczy też świat uroczy w naszym pięknym kraju, na granicach i tak dalej. Nie dajmy sobą manipulować w sposób ewidentny. Rany boskie. Dobrze. Dowcip miał być taki, ale to wydaje się, że dowcip nie wyszedł. Myślcie, używajcie głowy, nie dajcie się, walczcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrzy. No i zobaczymy, jak będzie się dalej układały relacje Szymona trzeciej drogi. Oni sprawiają trochę wrażenie, jakby walczyli o dywan, a nie pod dywanem, ani na dywanie. Natomiast przyglądałbym się bacznie mimo wszystko Konfederacji, dlatego że przejęli ludzi, którzy idą na łatwy lep, czyli na to, co tam widać, co słychać, amerykańska konwencja. Niczego wam nie będziemy rozdawać, nie wszystko wam zabierzemy. To też czytajcie te informacje. No bo słowo niczego wam nie damy, no to jest oczywiste, ale że nie wszystko wam zabierzemy, oznaczać może, że dużą część wam zabierzemy. No i jeżeli ktoś bardzo chce głosować na Konfederację, to proponuję przeczytać też poza gospodarczymi informacjami taki wkład ideologiczny. To się możecie ciężko zdziwić, szczególnie młodzi mężczyźni. A polecam też zwolennikom Konfederacji przeczytanie takiej sztuki teatralnej Elizy Strata. To był program Oczkoś w głowie, program prawdziwy w czasach na niby, Reset Obywatelski i zrealizowała, ja gadałem, Gnodar nam to sponsorował. Zostańcie też patronami, będziemy wam bardzo wdzięczni. No i mniej propagandy, więcej samogonu, ale zawsze to można zamienić na inny rodzaj doznań. Uważajcie na propagandę nie tylko ruską, ale też i białoruską oraz polską, bo każdy wie, że czy to w Polsce, czy na Rusi, taki rajd Prigożina źle się skończyć musi. Pozdrawiam serdecznie, całusy przesyłam, przytulam wszystkich wirtualnie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.